Witam was widzowie w odcinku, w którym zobaczycie 4 mocarne minuty z Ryanem i jego najlepszymi momentami. Oto nasi wspierający, a jeżeli chcielibyście się też tutaj pojawić oraz na naszym banerze kanału i brać udział w różnych konkursach, wystarczy, że klikniecie na dole w przycisk wspieraj albo w link w opisie. A tak poza tym specjalnie dla was zostawiłem na sam koniec najlepszy moment, więc oglądajcie do końca. A teraz zapraszam was do oglądania, siema. One się biją, muszę mu pomóc. Moja bra. Co jest widzowie nasza grane? Opona. Spadaj. Nasza opona, nasza. Co się dzieje, co się dzieje? Nie, Ryan. Nie, strzela. Nie, nasza opona. O. No kurde. No, panowie, ja tych tu po oponę przyszedłem, co wy robicie? Czemu go przesypujecie paletami? Nie, proszę pana, nie wiem za co. To co, za darmo, że a mnie... Weźcie, przystawcie krowę pod sam ten. Jak ona też jest. Ryan, co robi? Krowę, ty. Ty to jest pany krowa. To jest co zabija. Jest uno. Panie. Cicho, cicho, odsuwaj się, że. Odsuwaj się, że. Weź ją za rogi chyć. Już, już tam tu. Odsuńcie się. Odsuńcie się, to już wam to krzywdy nie zrobił. Wypchaj się na pomoc. Ryan wziął sprawę w swoje ręce. No, umiesz ty to chycić dobrze, umiesz to chycić się nie? Umiesz ty to chycić? Jezus! Jezus Maria, co tu się... Ryan! A to ty nie myjesz się ani nic? Po prostu to wychodzisz do pracy? To moje, to jak, z dreadami? Ciężko by było, to wiesz... Ryan, moi drodzy, wstaje z łóżka i wychodzi do pracy. Nie no, kumam, dobra. Chodźmy, bo się spóźnimy na autobus. Dobra. Ty jeszcze po wczoraj chyba, co? No. Co za gość, moi drodzy? Zamknij. Lecimy, panowie. Jak ja tam przyszedłem, powiem ci do biura, to ci powiem anegdotę. Przychodzę tam do biura, nie? A tutaj siedziby po The Water, tam na sklep. Mówię, że dzień dobry, ja tam CV-kę składałem. No. Pani tam do mnie, pan Ryan, mówię, no tak, dzień dobry. I wiesz, i pani tam do mnie, to pan, jak popatrzyła na mnie, popatrzył na mnie, zaprosił mnie na rozmowę. Mówi, pyta się, jakie są pana główne zainteresowania. Ja mówię, no chyba po mnie widać. I mnie przyjęli od razu. To jest sobie historia życia. Mój chłopaś. A, Ryan. O Jezus! Przeżył, brawo! Jezus, Ryan! Przeżył, nawet patrzcie, moi drodzy, Ryan jest wariatem. Wszystko w porządku, nic mu się nie stało. Ale ten towar klepie, ty! Co ty gadasz? Was jest dwóch! Co jest? No a ilu? Co jest? Ale ty, Ryan, co jest? Co jest? A jeszcze no macie inne głosy! Jak tu wali, chłopie, no mógłbyś w domu co nie palić jest? Chociaż. Co ty gadasz? Poznaj, Anton, poznaj was Ryana. Ryan to mieszka. No. Co jest? Czemu was jest dwóch? Ale ten, ale jest mocny towar. Yeah. Fajny współlokator. Ty, Franki, a oni w ogóle wiedzą, jak mają karton trzymać w rękach? Bo no, no, się chyba zdaje, że nie za bardzo. Patrz, jakie chyba nie. Narzędzia, ty! No co, zapisałem się na ten detoks. Doszedłem tam. Ja się zdziwiłem, bo kazali mi wszystko, wiesz, schować do szafki. Zawinęli mnie w kaftan. Zaczęli mi te, wiesz, slajdy takie pokazywać, jakie to jest złe, jak szkodzi. Ja tam, wiesz, mówię, pani takiej, co prowadzi. Ja wiem, jak to szkodzi. Nie musi mi pani mówić. Tylko pani mi pomoże z tego wyjść, a nie? Zaczęli mi tak powoli przypierać ten mózg, tak wiesz. Na zasadzie, nie pal, zostaw, nie wolno, coś tam. Proszę. Więc tak widzowie, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba oraz nie zapomnijcie o wspieraniu, siema!